Sieczna przecina wykres funkcji f od x równa się x kwadrat plus 5x w dwóch punktach o współrzędnych x równych 3 i t, przy czym t jest różne od 3. Ile w zależności od t wynosi nachylenie tej siecznej? Uprość swoją odpowiedź tak, jak to tylko możliwe. Czyli tutaj dają nam współrzędne x dwóch punktów, ale współrzędne y tych dwóch punktów możemy obliczyć, bo wiemy, że te punkty leżą na wykresie tej funkcji, której wzór znamy. Więc możemy użyć wzoru tej funkcji do obliczenia współrzędnych y tych dwóch punktów. Jak będziemy mieli współrzędne dwóch punktów, no to łatwo znajdziemy nachylenie prostej, która przechodzi przez te dwa punkty. No to obliczmy te współrzędne. Tutaj, żeby to ładnie wyglądało, to przejrzyście, to zrobię to w postaci tabeli. Czyli tutaj będzie współrzędne x, tu będzie współrzędna y. Równa się f od x, a f od x to jest x kwadrat dodać 5. No i współrzędna x pierwszego punktu to jest 3. No to y będzie 3 do kwadratu to będzie 9. Dodać 5 razy 3, dodać 15. To wychodzi 24. W współrzędna x drugiego punktu to jest t. Więc współrzędna y to będzie t kwadrat dodać 5 razy t, no bo wstawiam T zamiast x. No dobrze, no i teraz moje nachylenie to będzie przyrost y delta y podzielony przez przyrost X przez delta X. No i teraz przyrost Y to jest to, o ile tutaj mi przyrosło. To jest moje delta y, czyli od wartości końcowej od tej wartości muszę odjąć wartość porządkową, czyli tę wartość. No to może od razu tutaj wpiszę. To się równa od wartości. Końcowej, czyli T kwadrat dodać 5T muszę odjąć wartość początkową, czyli odjąć 24. Dobrze. A w mianowniku muszę obliczyć delta, i, delta x, właśnie delta X, czyli ten przyrost. Wartość końcowa to jest T. Odjąć wartość początkowa, czyli 3. No dobrze. No i teraz tutaj oni nam piszą, żeby uprościć swoją tak jak to tylko możliwe. Więc może tutaj się daje coś uprościć. Może da się coś skrócić na przykład. Więc może da się wyłączyć tutaj t minus 3 w liczniku. Tak jest moje podejrzenie. No to zobaczmy. Czy trójka jest pierwiastkiem tego trójmianu kwadratowego. Jak wstawię tutaj trójkę, no to będę miał 9 dodać 15 24. No będzie. Będzie 0. Czyli... Czyli to się da zapisać w postaci t minus 3. A jaki będzie ten drugi pierwiastek? No minus 3 razy co, żeby było minus 24? No razy 8, czyli t dodać 8. Sprawdźmy. Minus 3 razy 8 to jest minus 24, to się zgadza. Minus 3 razy t dodać 8 razy t to będzie plus 5t. Czyli to stworzy się ten składnik, t razy t będzie t kwadrat. Czyli to jest rozkład tego trójmianu na czynniki tego w liczniku, a w mianowniku mamy t minus 3. No i rzeczywiście widzimy, że tutaj T minus 3 się skróci i dostaniemy w wyniku, że to jest po prostu T dodać 8, czyli takie bardzo proste wyrażenie. No ale tutaj skróciliśmy przez T minus 3, czyli te wyrażenia nie są dokładnie sobie równoważne, bo to nie było określone dla t równego 3. Czyli to jest tak naprawdę tylko dla t różnego od 3, bo tylko wtedy mogliśmy skrócić, bo inaczej dzielilibyśmy przez 0 licznik na tak nie można robić. Czyli tylko dla t różnego od 3 te wyrażenia są sobie równoważne i tylko wtedy to jest prawidłowy wynik. No ale tutaj od początku było to zastrzeżenie, że t musi być różne od 3. No, no i słusznie, dlatego że gdyby t było równe 3, no to tak naprawdę mielibyśmy jeden punkt, czyli. Nie bylibyśmy w stanie określić jednoznacznie prostej, która przechodzi przez jeden punkt. Musimy mieć dwa różne punkty, czyli te musi być różne od trzech, no i wtedy, żebyś tutaj można było skrócić, no to też te musi być różne od trzech. Więc dla te różnych od trzech to nachylenie jest równe tyle.